Cześć, Hipitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku nowej kariery, w nowej grze w FIFA 19 Juve. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział pierwszego odcinka, to chętnie zapraszam. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od starcia hitowego, starcia z Napoli. Oczywiście Juventus oraz Napoli ostatnio historycznie to są najmocniejsze zespoły we Włoszech. Chociaż oczywiście Juventus te mistrzostwa wygrywa, Napoli nie jest w stanie przebić starej damy. Ale dzisiaj zadaniem Napoli właśnie było pokonanie naszej drużyny. Chcieli nam urwać punkty, my chcieliśmy wygrać z nimi. Także zapowiadała się ciekawa batalia. Cristiano Ronaldo już zdobył serca kibiców. Robią oprawy z jego wizerunkiem. Bardzo ciekawa sytuacja. Ale od razu wam powiem, że ten mecz raczej nie zachwycił kibiców zgromadzonych na Juventus Stadium, na Allianz Stadium. Było kilka akcji, było kilka ciekawych interwencji, parad bramkarskich, ale to było zdecydowanie za mało, żeby tutaj porwać publiczność na jakieś wyższe poziomy ekscytacji. Zdecydowanie ten mecz był poniżej oczekiwań. Tutaj jeden ze strzałów Piotra Zielińskiego kompletnie nieudany, a za chwilę zobaczycie najlepszą sytuację właściwie tego całego spotkania. Akcja Zieliński na prawym skrzydle. Urwał się naszym zawodnikom dośrodkowanie i niecelne uderzenie piłkarza Napoli i mecz kończy się rezultatem 0-0. No nie chciałem wam tutaj robić dłuższego skrótu, żeby was tutaj nie przynudzać, bo po prostu w tym meczu zbyt wiele się nie działo. Ogromny zawód po obu stronach, 0-0, taki ekstraklasowy remis w Serie A. Kolejnym starciem na rozkładzie starej damy był mecz na własnym stadionie z Walencją w Lidze Mistrzów. Tak jest, chyba hit tej serii spotkań, bo oczywiście jeszcze w grupie mamy CSKA Moskwa, ale z tej czwórki Juventus, Valencia, CSKA Moskwa i Wiktoria Pilsen, no to właśnie chyba Hiszpania i Włosi zdają się być faworytami do awansu do fazy pucharowej Champions League. Rozpoczynam ten mecz od rzutu wolnego dla naszej drużyny, do którego podchodzi Paulo Dybala. Bardzo dobra odległość, ale też jeszcze bardzo dobra interwencja bramkarza. Ten strzał nie był najbardziej precyzyjny, ale w kolejnej akcji postaraliśmy się być już o wiele lepiej dysponowani, jeżeli chodzi o celność. I proszę bardzo, strzał Khedira kończy się golem w 24 minucie. Wyprowadza nas na prowadzenie sami Khedira. Bardzo podobna bramka do tej, którą strzeliliśmy w meczu z Wiktorią Pilsno. Akcja skrzydłowego Cruyff-Tern, wystawienie piłki na tacy naszemu zawodnikowi czekającemu na 7-8 metrze. No i proszę bardzo, ponownie efekt jest zadowalający. Tym razem to był Khedira, nie Ronaldo. Kolejna nasza sytuacja i kapitalnie właśnie Ronaldo dostał piłkę właściwie na talerzu, podobne miejsce, też nikt go nie krył, ale Portugalczyk w tej sytuacji spudłował. W drugiej połowie ruszył Gamero, ale idealny pressing teraz wykonuje naszego zawodnika, naszego obrońcy. W drugiej połowie wykonałem kilka zmian, ale o nich za chwilę jeszcze nasza sytuacja. Cuadrado i pewnie broni Neto. Wprowadziłem na boisko Barzalego i dosłownie pierwsza akcja po wprowadzeniu tego zawodnika to jego błąd i gol Gamero. 1-1 remis na stadionie w Turynie. Gola strzela właśnie Kevin Gamero, były zawodnik Sewilli, PSG, doprowadza do wyrównania w tym meczu po błędzie Barzalego, który za chwilę zobaczycie. No tak, to powinien po prostu wybić, ale tego nie zrobił, a tak jak powiedziałem, dosłownie go wprowadziłem kilkanaście sekund przed tym zdarzeniem. No i właśnie przez to zdarzenie ten mecz też remisujemy, też tracimy punkty, ale pozostajemy niepokonani w grupie Ligi Mistrzów. Juventus 1, Valencia 1, no generalnie wiadomo, woleliśmy tutaj ten mecz wygrać, ale nie wszystkie mecze da się właśnie kończyć z trzema punktami na koncie. Za chwilę mamy kolejne spotkanie, tym razem troszkę posymulujemy, bo my oczywiście gramy te najważniejsze. Przypominam, że to jest taka seria wprowadzająca was do FIFA 19. To nie jest taka oficjalna, główna kariera na tym kanale. Ona się zacznie wraz z wyjściem pełnej wersji gry. No cóż, chciałem przetestować symulację na wyjeździe, jak zwykle. Jest ona fatalna, przegrywamy pierwszy mecz w sezonie z Udinese. Następny mecz to Genoa, wygrywamy to spotkanie 4-1. Pewne zwycięstwo, tak jak to powinniśmy robić. Mamy naprawdę fenomenalną pakę zawodników. Kolejne starcie to mecz z CSKA. Zrobiłem trochę rotacji, żeby też inni zawodnicy mogli spokojnie pograć. Mamy bardzo szeroką ławkę na niektórych pozycjach.
No i gramy mecz na wyjeździe w Moskwie, który wygrywamy. Tym razem mecz na wyjeździe tylko 1-0, ale wygrywamy i tym samym chyba sobie już zapewniamy awans z grupy. Kolejnym przeciwnikiem na naszej drodze było Empoli, więc zdecydowałem się dać jeszcze głębszym rezerwom szansę w tym spotkaniu. No Empoli raczej nie świruje, raczej nie celuje w duże cele, bardziej walczy o utrzymanie w Serie A i dlatego tutaj też trochę ich zekceważyłem. No cóż, może tak nie wypada, ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. Przed nami kolejne starcie, tym razem już jest Cagliari, mecz na własnym stadionie, więc kompletnie musimy go wygrać. Wygrywamy, gromimy Cagliari 6-0. Potem mecz CSKA na własnym stadionie 3-0, pewne zwycięstwo. A teraz czas na rewanż z Milanem. Na rewanż za Supercoppa. I jesteśmy już na San Siro. A tam oprawa z Ronaldinho. No, ja bym się zastanawiał, czy to jest akurat taka legenda Milanu, żeby tutaj robić z nim oprawę. Owszem, to jest świetny piłkarz, a właściwie był świetny piłkarz. Wiele znakomitych bramek zdążył w swojej karierze strzelić, ale czy to jest kandydat na taką oprawę? No nie wiem, Maldini chyba też ma kontrakt legend, więc mogliby z Maldinim przygotować. No jednak w porównaniu do Del Piero, to Del Piero był znacznie większą legendą Juventusu niż Ronaldinho Milanu, ale to są tylko takie uszczypliwości, a my przenosimy się na najważniejsze wydarzenia tego wydarzenia, czyli mecz z Milanem na San Siro, na boisku, a nie na trybunach. I pierwsza sytuacja i gol. I gol Ronaldo, znakomicie wyprowadzona sytuacja, akcja dla Portugalczyka, sam na sam. On się w takich sytuacjach zwyczajnie nie myli i strzela gola. 1-0, bardzo szybko zaczynamy to spotkanie. No, byliśmy podrażnieni tym meczem w Superpucharze Włoch, porażka. Ja mówiłem, że to nic nie znaczy, tak naprawdę jakoś szczególnie ten puchar mnie nie interesuje, ale każda porażka motywuje do działania. A tu proszę bardzo, fenomenalna próba, blisko spektakularnego gola Paulo Dybala. Za chwilę kolejna próba tego zawodnika, proszę bardzo, pewne przyjęcie i uderzenie półwolejem, ale Donnarumma tym razem po raz kolejny nie da się zaskoczyć. Za chwilę zobaczycie naprawdę coś fenomenalnego. Miralem Pjanić, ależ fenomenalnie to zrobił. Piękny strzał reprezentanta Bośni i Hercegowiny. No próbowałem te strzały z dystansu, aż wreszcie wpadło. I to co? I to jakie cacko wpadło. Gol z około, no to jest 30 metrów. Wydaje mi się, że spokojnie. Około 30, może 26, 7, 8 metrów. Ale mimo wszystko ogromny korytarz zostawiony dla Pjanicia. I on to wykorzystuje. Zdjęta pajęczyna bramki Donnarummy. Milan chciał się odgryźć, ale nie miał na to szans. Szczęsny był bardzo pewny między słupkami. A my nadal atakowaliśmy, szukaliśmy kolejnych trafień. Douglas Costa drybluje na lewym skrzydle, szuka tutaj akcji, szuka podania wzdłuż linii i to zrobił, ale Donnarumma zatrzymał Cristiano Ronaldo. I nadal próbujemy, Pjanić się, blok, dobitka, Ronaldo i znowu między słupkami szaleje Donnarumma. No oczywiście przy tych bramkach nie miał nic do powiedzenia, ale kiedy już mógł interweniować, to robił to fenomenalnie, fantastycznie, ale nie pomogło to jego drużynie nawet zdobyć jednego punktu. Wygrywamy ten mecz. Rewanż za Super Puchar Włoch jak najbardziej udany. Zdobywamy pewne cenne przede wszystkim 3 punkty w Serie A. Umacniamy się w czołówce, ale my oczywiście celujemy w miejsce z numerkiem 1 obok w tabeli. No i zobaczmy, jak to wygląda obecnie właśnie w Serie A. Inter na razie dominuje. Inter ma 2 punkty więcej od nas, ale to niewielka różnica. To jest kwestia jednego, dwóch spotkań i może coś za chwilę zmienić. Chciałem po meczu zobaczyć, jak to wygląda z atrybutami zawodników, bo słyszałem, że niby ci starsi zawodnicy już trochę lepiej mają te obniżanie statystyk, ale zobaczcie, no mamy listopad, zaledwie 2-3 miesiące minęły, a Ronaldo już o wiele gorszy jest pod kątem szybkości. Te atrybuty techniczne też mu już się obniżają. Podobnie jest w przypadku obrońców. Oczywiście mamy już tych bardzo doświadczonych obrońców, Chiellini, Barzali. No szkoda, słyszałem, że to naprawili, ale jednak dzieje się inaczej. No cóż, trzeba jakoś żyć. Dziękuję za oglądanie w tym odcinku. Zapraszam oczywiście do zostawienia łapek w górę, to jest bardzo ważne. Lajkujcie, subskrybujcie. No i peace out.